Take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Słyszałeś o filmie Król Rozrywki? Tak. Tak? No właśnie jedziemy do kina do niego. Tak? Tak. A. Okej. Okay. To nie jest tak, że on miał premierę jakoś tak dosyć później? W sensie... 29 grudnia. No tak. A dzisiaj jaki jest dzień? 29 grudnia. A. To jest Magda Berera, jest w moim śnie. Bo tak. Tylko co ja tam robię? Dobre pytanie! Dobre pytanie! Despacio. Okej, widziałem tylko kawałek trailera. Tam gra Hugh Jackman, tak, w tym filmie? Tak, on teraz jest nominowany do Oscara. Tak? Tak. Za co? No, za swoją grę. Wow. No i gra tam jeszcze Zac Efron. Zac Efron? No. Fajnie. Super. Okej, i teraz jedziemy do kina, tak? A kim jest ten gościu tutaj po lewej? Mirek z taksy, miło poznać. Cześć, jestem Adam, taksy. Daleko jeszcze? Bardzo. A jak daleko? Wiesz, korki na mieście. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Bardzo. Co tam, Magda? Coś może porobimy? To ja mam tutaj telefon i są tu teksty piosenek właśnie z tego filmu, to może pośpiewamy. Okej. Zawsze chciałem pośpiewać w śnie z Magdą Beredą, jadąc do kina na film. Super, zabawne. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, because we don't want your broken parts. Right here, right now, I pull the offer out. I don't want to chase you down, why don't you see? I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. For we are glorious. You run with me, and I can cut you free. Out of the treachery of walls you keep in. So trade that typical for something colorful. And if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king unconventional. Or you can risk it all and see. I am brave, I am Bruce, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, here I come. And I'm marching on to the beat I drown. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Cause you can do like you do, or you can do like me. Stay in the cage, or you finally take the key. Oh, damn, suddenly you're free to fly. I'll take you to the other side. Okay, my friend, you won't cut me. So you to tell me, but just won't happen. So thanks, but no, I think I'm good to go. Quite enjoy the life you say I'm trapped in. Now I admire you, and that will show me blue. You're onto something, really it's something. When I live among the shells, we don't pick up in our shells. I have to leave that after you. Stop the clock, we're counting down. You're a side of blues, gonna close your mouth. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me! Here I come. All around me are familiar faces. Oh, it's dead.
like to spend your days whiskey and misery and parties and plays. When the sharpest words wanna cut me down, I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Now that's the deal, the scene is worth taking. But I guess I'll leave that up to you. Marching on to the bridge I draw. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Fair enough, you want a piece of all the action. I believe you said that we can shake and make it happen. I wasn't born this morning, 18 would be just fine. Why not just go ahead and ask for Nikas on the line? 15? I do 8, maybe 9. 10? Okay. Don't you want to get away from the hell? But you're gonna play, that's not what you need. So come with me and take the ride to the other side. Oh, 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 oh. This is me. So if you do like I do, so if you do like me, forget the cage, chance we know how to make the key. Oh, then suddenly we're free to fly. We're going to the other side. This is brave, this is proof, this is who I'm meant to be. This is me. Cześć, tutaj Naruciak. Zdecydowanie wystarczy parę dokumentów. Zapraszam was na prawie poniedziałkowego Naruciaka. Witajcie w mojej prawie serii, gdzie prawie z wami rozmawiam z wami naprawdę. Odpowiadam na wasze pytania, które wy mi zadajecie, a wcześniej robię różne szalone rzeczy. I mam różne szalone sny. Bardzo miło was tu przywitać, jeżeli chcecie, żeby pojawił się kolejny odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie ich 25 tysięcy, to pojawi się kolejny prawie poniedziałkowy Naruciak. Generalnie to, co widzieliście na początku, to była promocja nowego filmu, który wchodzi do kin, Król Rozrywki, na który was bardzo serdecznie zapraszam do kina. No one ever made a difference by being like everyone else. I can't just run off and join the circus? Why not? I mean, you clearly have a flair for show business. For show business? Mm-hmm. I've never heard of it. Because I just invented it. To jest przesłanie filmu. Idźcie do kina! Obejrzyjcie Król Rozrywki. To znaczy, zaraz pójście. Na początku obejrzyjcie ten film. Ponieważ odpowiedziałem na wasze pytania, które zadaliście na grupie Czuraki, na którą was bardzo serdecznie zapraszam. Pogadajmy. Mamy do pogadania. Musiałeś pisać prasówki z WOS-u? Tak, musiałem. Ja to robiłem w formie filmów i to było super. Powiem to cudownie. Zaśpiewasz DS, panie! Nie, to z tym do Magdy Beredy. Masz pan zrobić jakąś nową serię? Oczywiście. W sensie, ja jestem kreatywny chłopak, ja będę robił różne ciekawe rzeczy. To co, ja? Jaka jest twoja piosenka świąteczna? Nie wiem, jaka jest moja taka ulubiona, całkowicie piosenka świąteczna, ale ta, którą słyszycie teraz właśnie w tle, to jest taka, która mi się najfajniej kojarzy ze świętami i z rodziną i z tym świątecznym klimatem. Jakoś ona mi najbardziej pasuje i ją najbardziej lubię. Czego najbardziej nie lubisz w świętach? Najbardziej w świętach to ja to nie lubię ludzi w centrach handlowych. Jest strasznie dużo ludzi. A ja też chcę kupić prezent na sobie chwilę. Ej, jakie są twoje wrażenia z familiady? A no tak, bo się pochwalę, byłem w familiadzie, wystąpiłem tam wraz z grupką youtuberów, z Adamem Wijakiem, Tomaszem Działowym, który różne rzeczy dzieli, a nie mnoży, z Ignacym oraz Cyber Marianem, to naprawdę była fajna ekipa i naprawdę cudownie się upokorzyłem. Pewnie mieliście już okazję obejrzeć, jak oglądacie ten film, ponieważ jak ja go nagrywam, to jeszcze tego nie wrzucili. Całe szczęście, mam jeszcze trochę czasu. Do jakiej grup na FYBY należysz? Droga Majo, należę do grupy, która nazywa się Ciuraki, serdecznie zapraszam, najlepsza grupa w internecie. Czy podobają ci się kolczyki w nosie? Bardzo pozdrawiam. Nie, mi się nie podobają, ponieważ mi by nie pasowały ani trochę. Ja jestem natural look boy, ja się nie maluję ani nie robię żadnych rzeczy dziwnych. Ale wszystko dla ludzi, jeżeli tobie do twarzy w kolczykach, w wardze czy w jakichś innych miejscach, to spoko.
Sam jej, no co mi to? Masz kapcie? Tak, mam kapcie. To jest mój kapeć. To jest Trusty. To jest mój pies mojego rodzinnego domu. Tylko że w okularach i z językiem na wierzchu. Lubisz ryby? Oliwia, troszeczkę trudno, żebym ja nie lubił ryb, ponieważ wtedy... A zostały mi tylko warzywa, ponieważ jestem jarosem. Nie wegetarian i milinę. Wszyscy mi mówią, że jestem wege. Nie jestem wege. Nie obrażajcie innych wegetarian, ponieważ potem będziecie myśleć, że każdy wegetarianin je ryby. A wcale tak nie jest. Zaśpiewasz jakąś kolędę? Wamnika, cudownie, że mi o to prosi. Z wielką, ale to wielką chęcią. Poczekaj chwilkę. Znajdę tutaj jakiś podkład. Okej, okay, YouTube. Okej, czekaj. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb with her thing. Weronika się pyta, czy masz prawo jazdy? Droga Weroniko, miałem naprawdę bardzo poważne plany, żeby mieć prawo jazdy i je robić, aczkolwiek raz, że nie mam czasu. Ale to wszyscy mówią, że zawsze nie mają czasu na nic. To jest najgorsza wymówka, nie mówcie, że na coś nie macie czasu, bo na niektóre rzeczy trzeba znaleźć czas. Ale po prostu stwierdziłem, że to mi się nie opłaca. Nie opłaca mi się mieć auta, ja siedzę w domu, lubię w domu, a jeżeli mam gdzieś iść, to sobie tam pobiegnę, ponieważ taki fitboy jestem. Kim chcesz zostać w przyszłości? Jaki zawód chcesz wykonywać? PES! Wesołych świąt! Małgorzata, wesołych świąt już po świętach. Madzia, ja nie chcę żadnego zawodu. Ja chcę mieć własne biznesy, własne pomysły. Coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił. I robię coś w tym kierunku. I to wcale nie jest tylko YouTube. Ja w ogóle próbuję różnych rzeczy, żeby jak najbardziej uciec od tradycyjnej pracy. Ponieważ chciałem być jeszcze weterynarzem i to było moje postanowienie poprzednioroczne. Ale już mi się trochę zmieniło. Mi się dużo rzeczy zmieniało, jestem młodym człowiekiem. Sorry. Ale szkołę kończę. Proszę kończyć szkołę i chodzić. I maturę napisać. Studia nie dla każdego, ale liceum trzeba skończyć. Mówi to kolega, który troszeczkę zawalił szkołę. Ale ja nadrabiam. Spełniło się twoje największe marzenie? Tak, ale mój największy cel. Nie marzenie. Cel. Lubisz dostawać prezenty? Nata, chyba już jestem w takim wieku i tak jestem zdziedziały, że chyba już wolę bardziej dawać prezenty niż dostawać. Dostawanie prezentów jest super mega fajne, ale to od odpowiednich osób. Czekam na fanmaile. W jakim mieście się urodziłeś? Kubu, już rzeczywiście dawno o tym nie mówiłem, bo czasami muszę odpowiadać na te same pytania po jednym roku, po dwóch latach, ponieważ nowi widzowie przechodzą. Tak, urodziłem się w Gdyni. Jestem z Gdyni, jestem bardzo tego dumny. Polecam Gdynię przyjeżdżać do Gdyni. Ale nie pod mój dom. Harry Potter czy Gra o Tron? Ty się głupio pytasz, oczywiście, że Harry Potter. Miałeś kiedyś tak, że gadałeś do kamery i miałeś praktycznie cały film i okazało się, że się nie nagrał? Wiktoria, miałem tak za dużo razy. Przez całą moją karierę to się zdarzało zbyt dużo razy, bo jestem straszna gapa. Zapomniałem włączyć mikrofon, zrobiłem coś nie tak. Ja jestem ciul. Czego najbardziej nie lubisz? Patrzę na pana dokument. No i to tyle, jeżeli chodzi o wasze pytania. Moi drodzy, napiszcie mi na dole w komentarzu, jakie są wasze postanowienia noworoczne. Jaki macie przynajmniej jeden cel wyznaczony na nowy rok, ponieważ to jest istotne i dosyć mnie to interesuje. Najciekawsze odpowiedzi przeczytam w kolejnym poniedziałek o Naruciaku. Słuchajcie, mam jeszcze jeden film przed końcem roku, więc jeszcze w 2017 pojawi się jeden film, a dokładnie to Ciunka i Loćki. Wiesz, że totalnie wam nie mówi wesołego nowego roku, aczkolwiek stay tuned, do zobaczenia na Snapu i na wszystkich innych rzeczach. A teraz miło było mi was gościć w ten ładny czwartek, a nie poniedziałek, bo prawie poniedziałek o Naruciaku. To jest to. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Powiedzcie mi, jak wam się podobał film rozrywki. Do zobaczenia, pa pa!